Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, mogę tylko przeprosić i tak chciałem popełnić słowo sobie... honorowe, więc jakby... Jestem nie mam nawet z promina, nie mam promina nawet. Tylko tak mówię, nie? Dajcie, dajcie picie. No i porobiło się w rapowym świadku, ponieważ Belmondziak, czyli młody dziś najprawdopodobniej spędza teraz chwilę w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ tak mu się odkleiło 4 dni temu, że najprawdopodobniej zawinęła go policja razem ze zespołem ratownictwa medycznego. Co zrobił Belmondziak, jak to w ogóle wyglądało, na ile poważna jest ta sprawa i co mu za to wszystko grozi w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Baget, były policjant, mówię o służbach bez cenzury, zapraszam na kolejny odcinek. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki sierżant Bageta z tej strony. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Belmondo, choć pewnie mało jest takich osób, bo jeżeli ktoś jakkolwiek interesuje się taką nowoczesną muzyką popularną czy rapem, to pewnie będzie wiedział kim jest Belmondo. Nie jest taki super popularny raper, natomiast jest na tyle kontrowersyjny, że gdzieś tam od czasu do czasu do mainstreamu wychodzą jakieś informacje na jego temat, również o jego zatrzymaniach, ponieważ o tym co się ostatnio stało, pisali praktycznie wszyscy związani z muzyką. Pisał CGM, pisał Glamrap, pisał Boop. Chyba nawet na niuansie coś tam było. Nie, nie. No ale króciutko dla tych, którzy nie wiedzą, Belmondo to jest taki dość młody raper z 91 roku, czyli dwa lata starszy ode mnie, polski raper, autor tekstów, założyciel kolektywów Mobyny i Popin. Urodził się 20 września w Gdyni, jest synem takiej stylistki Wiganny papiny. Laska ma konto na Instagramie, jest stylistką dość znanych osób. Możecie sobie zobaczyć, kim jest. I taki w ogóle taka ciekawostka, taki smaczek z życia Belmondziaka jest taki, że jak czytamy, na plaży w gdańskim Brzeźnie z ich spontanicznej inicjatywy wystąpił jako syn tytułowego bohatera w teledysku do otworu Makumba zespołu Big Cyt i w ogóle to mi zryło bered, jak sobie zobaczycie to faktycznie to jest Belmondziak na tym teledysku no i w ogóle Belmondziak, wiemy o tym między innymi z jego tekstów, piosenek jeżeli obserwujecie go na Instagramie to z różnych rolek i na YouTubie zresztą też wrzucał takie treści, że nie stroni od różnych używek, głównie jest to trawa, ale przewija się tam też kryształ, różne stymulanty, dużo alkoholu holu. Generalnie no jest to człowiek używka i za bardzo się z tym nie kryje, nawet obraca to czasami w żart i tak jak powiedziałem wrzuca to w teksty swoich piosenek. A jeżeli chcielibyście taki kubek, jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaruje się tu od federalnych, to zapraszam na nafali.co.pl, gdzie mam tam swoją stronę. Są tam między innymi te kubeczki, są poduszki, są bluzy i koszulki, które akurat dzisiaj nie mam na sobie, bo jest w praniu. Śmiechowarte. Więc jeszcze raz serdecznie zapraszam. No i generalnie na tym streamie tam Belmondziak, bo to było na Instagramie, Belmondziak puścił sobie tego streama i Pierwsza ta część była dość spokojna, bo to było w jego mieszkaniu, potem w ogóle jakiś chłop tam do tego mieszkania wszedł i po butach możemy zobaczyć, że on mu potem towarzyszy, bo to były takie szaro, szare gdzieś tam wansy. Nie było to nic jakiegoś super strasznego, ale potem z tego mieszkania Belmondziak się ulotnił. W ogóle ten stream trwa gdzieś koło godziny, ja tutaj pewnie gdzieś będę wmontowywał te różne rzeczy, o których mówię. Potem gdzieś tam się przewinęła policja, ale dla tych, którzy gdzieś tam rap scenę śledzą i w ogóle Belmondziaka, jego poczynania, bo ja tam gdzieś o Belmondowie już od dawna, na dawna, i gdzieś tam na początku moich studiów już się ten temat Belmondo przewijał. No w każdym razie, nie jest to pierwsza styczność Belmondziaka z policją, i nie mówimy tutaj o 2009 roku, 27 października, bo możemy sobie znaleźć takie info, że Belmondo został zatrzymany przez CBSP. policjanci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali w Otwocku marka kapsel. Do nim Belmondziak mężczyzna był od roku poszukiwany listem gończym. Prawdopodobnie to właśnie Belmondziak podporządkował sobie zorganizowane grupy przestępcze w Warszawie. Otóż nie. No to nie jest ten Belmondo, nie o niego chodzi. Chodzi, bo Belmondo tak naprawdę ma na imię Titus, a nie Marek, więc byłby to Tytus Esz, a nie Marek K, nie ten Belmondo. Natomiast w 2018 roku możemy na Nuance przeczytać kolejna afera z młodym G. Belmondo został zatrzymany przez policję i faktycznie Belmondo gdzieś tam te zatargi z policją miał. Natomiast no w tym momencie wyglądało to troszeczkę bardziej dramatycznie, ponieważ Belmondo groził tam po prostu samotnym, groził tam swoją śmiercią i tak jak powiedziałem pisały o tym... Media muzyczne, właściwie wszystkie, które gdzieś tam okresowo przeglądał na przykład na CGM-ie możemy sobie przeczytać. Belmondo żegna się ze światem, modli się, ucieka, a finalnie zostaje zatrzymany przez policję. Jest mi przykro, że tak zrujnowałem swoje życie. Mówi w niepokojącym nagraniu Młody G. O co chodzi z tą ucieczką? No bo tam jest taki moment, jak on stoi sobie na dworcu i tam w tle jakby, znaczy on to nagrywa i przed nim jest jakaś impreza. Za takim są tory, potem jest ogrodzenie i potem jest taki jakiś ceglany budynek. Stolik i tam siedzą młode osoby, palą papierosy i tam sobie coś piją i on do nich w ogóle właśnie mówi, że tak sobie spieprzył życie, potem prosi o wodę i jak ktoś do niego próbuje podejść, to w ogóle ucieka tam po torach i w tym momencie notabene popełnia wykroczenie, o czym powiem zaraz. Pisał też o tym Bub, Belmondo uruchomił streama w celu odebrania sobie życia, tak to się skończyło, ale najwięcej napisał o tym Glamrap, Belmondo aresztowany po narkotycznym streamie. Raper potrzebuje pomocy. No ewidentnie potrzebuje pomocy po tym co się stało, znaczy w związku z tym, bo to nie jest zachowanie normalnego człowieka, tylko to jest osoba typowo uzależniona od używek. Życiowa sytuacja Belmondo wymknęła mu się spod kontroli, o czym świadczy jego niedzielna transmisja na żywo. Raper mówił o odebraniu sobie życia, barykadował się w domu, a finalnie został zatrzymany przez policję. Belmondziak nie stroni od używek, które nieraz doprowadziły go na skraj załamania nerwowego lub do innych nieprzyjemnych dla niego sytuacji. Jego niedzielny stream był w pewnym sensie wołaniem o pomoc. Belmondiak najpierw Barykadował się w domu, twierdząc, że ktoś czeka na niego z maczetą. Później przeniósł się na peron kolejowy i mówił, że chce ze sobą skończyć. Modlił się. Uciekał też przed ludźmi, którzy chcieli mu pomóc. I tak chciałem popełnić honorowe. Nie ma się co bać po prostu. Jest coś takiego jak odpowiedzialność. Trzeba uważać na to, w co wpierdala świat. Trzeba być uważnym i nie być takim idiotą, jakim ja byłem przez większość życia, mówił. Po kilkudziesięciu minutach fani oraz policja namierzyli rapera, który został zatrzymany. To ostatni raz, kiedy się widzimy. Mogłem być lepszym człowiekiem. Chcę, żeby Hajs z moich płyt został przeznaczony na fundację Rolkową. Ja jestem tak zmęczony życiem, że może dobrze, że to się dzieje po prostu. I Belmondziak faktycznie ostatecznie został przez policję, no właśnie nie zatrzymany, bo tutaj jest napisane, że w ogóle Belmondo aresztowany przez policję. Policje, Belmondo zatrzymany przez policję. No zatrzymany przez policję w sensie procesowym nie został, no bo tutaj nie doszło do żadnego przestępstwa według mnie, więc no nie został zatrzymany w takim sensie. Owszem, może został potem doprowadzony do wytrzeźwienia, czego na razie nie wiemy, ale zaraz przytoczę Wam to, o czym pisał WSP na swoim Instagramie. Ale jest tam taki moment, że policjantka, czy policjant mówi, że już jedzie karetka, czy tam już jedzie z ederem, więc została do niego zadysponowana załoga ratownictwa medycznego, zespół ratownictwa medycznego, który według WSP, Przewiózł go potem do szpitala psychiatrycznego i Belmondziak został tam na detencji. O kwestiach prawnych zaraz sobie porozmawiamy. I faktycznie tam był taki młody policjant z młodą policjantką, on w ogóle ich tam nagrywał. Policjant oczywiście powiedział, że za udostępnianie jego wizerunku będzie miał sprawę w sądzie, z czym się absolutnie zgadzam, nie można udostępniać wizerunku funkcjonariusza publicznego, jeżeli jest na służbie, nie wyraża na to zgody, można go zawsze nagrywać, zresztą jak każdą osobę, no ale udostępniać wizerunku nie można. Tam w ogóle była taka drobna kłótnia potem z jakimś znajomym Belmondo, że a przecież są na służbie, no, ale no niestety, proszę pana, tak to nie działa. Dalej nie można udostępniać wizerunku policjanta, nawet jeżeli jest na służbie. No i WSP, czy tam na Instagramie, jak on ma Gandhi Mahatma, napisał. Nie wiem skąd on ma to info, że został doprowadzony do szpitala, ale z jego całości, z mojej perspektywy zawodowej, gdzieś tam praktyki zawodowej, wiem, że na pewno został doprowadzony do szpitala. Zaraz też wam powiem dlaczego. W każdym razie, jak pisze Gandhi Mahatma, czy tam WSP, to smutne, ale prawdziwe, w końcu stało się tak, jak powiedziałem. Dzięki temu, że za każdym razem nie ponosi konsekwencji, jaka. Każdego, kto chce mu pomóc bezkarnie oszukuje, zapada się coraz bardziej w ciemność. Chciałbym, żeby rapowe media, jego fani oraz rodzina, pamiętali, kiedy stanie się najgorsze, że to wasze pobłażanie go do tego sprowadziło. Wasze ciche przyzwolenie na kurestwo zmienia tego moi miłego, mądrego chłopaka we wrak człowieka, który za każdym razem, gdy znów się naśpa, myśli, że idą po niego ci, którzy mu ufali, a on ich oszukał. Pani Wiganno, to jest jego matka, jego matka się nazywa Wiganna. Niech pani go zamknie w ośrodku na prawdziwą terapię. To, że pani ciągle wyciera mu nos jak mojemu dziecku, że otrzymuje go pani, płaci mu mieszkanie, żeby miał to co zarobi z muzy na że jak coś odjebie, zawsze zamiast stanąć o koniem i powiedzieć, że to złe załatwia, żeby pani koledzy z mediów od PR zamienili z powrotem nastawienie opinii publicznej na status: nic się nie stało. Zabija pani syna raz za razem, mi już go nie żal, ale pani powinno. Plus dla Filipek Nitrozyniak, AK Grasownik, którzy skomentowali to wydarzenie tak, jak widzi to człowiek, który zna się na temacie, a nie jak Dace, który gada, jak to on ludzi nie potrzebuje wokół, nie znając typa i nie wiedzą, że to jego zasługa, i tak znajomi zdają sobie sprawę, bo każdego praktycznie okradli i oszukali. Jezu, strasznie to źle czyta na Instagramie. To justowanie tekstu i w ogóle a. P.S. dla wiadomości portali, które upatrują jego powrót w zapowiedzi numeru z Lirojem nie wrócił, tylko siedzi w zakładzie psychiatrycznym, a ci, co mu dobrze życzą niech się modlą, żeby go tam zostawili na bardzo długo, bo takie stadium wymaga, jak mówił Filipek bardzo, bardzo dużo pracy P.S. panie Liroj Marzec, czy panu jako politykowi nie wstyd. I generalnie to jest prawda, to już jest takie stadium, że osoba wymaga po prostu leczenia, leczenia odwykowego, nie wiem czy farmakologicznego, ale na pewno psychologicznego, bo tutaj bez terapii według mnie się nie obędzie, ta granica została już przekroczona a takiego używania ryzykownego, a takiego używania, że tam już nie ma z tego odwrotu. Generalnie, jeżeli chodzi teraz o te kwestie prawne, o co chodzi z tym zostawieniem na przymusowe leczenie? Faktycznie, jeżeli osoba niszczy przedmioty wokół, jeżeli osoba zagraża swoim zachowaniem innym osobom, albo grozi, że takie zachowania będą miały miejsce, albo jeżeli swoim zachowaniem zagraża sobie, albo grozi na przykład popełnienie. No, to wtedy można skierować go na tak zwaną detencję, czyli taką przymusową obserwację w szpitalu, która trwa chyba, poprawcie mnie, do 14 albo do 10 dni. Już teraz nie pamiętam, i mi też się zdarzało takie osoby tak kierować, znaczy kierować, wzywać zespół ratownictwa medycznego, potem jechać z taką osobą do szpitala psychiatrycznego i tam rozmawiać z lekarzem, i ta osoba tam zostawała przymusowo. Nie trzeba wtedy żadnego postanowienia sądu. Potem ten sąd musi to zatwierdzić, ale nie trzeba na początku żadnego postanowienia sądu. Można taką osobę od razu bezpośrednio z tej interwencji zawieźć do szpitala psychiatrycznego i będzie tam po prostu siedzieć. Przymusowo i według mnie właśnie w takim trybie się to stało, jeżeli chodzi o wykroczenia czy ewentualne przestępstwa, których mógł dopuścić się Belmondo podczas tego, jak to robił, no to chodził, zaczepiał ludzi, był generalnie głośno, był takie natarczywy, więc według mnie tutaj artykuł 51 paragraf 2 kw, czyli zakłócanie porządku publicznego pod wpływem środków jak najbardziej, kto krzykiem hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój porządek publiczny spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega, karze aresztu ograniczenia wolności albo grzywny, jeżeli czyn określony w paragrafie pierwszym ma charakter huligański Prawca dopuszcza się go pod wpływem alkoholu bądź środka odurzającego. Jak najbardziej tak. No było tam ewidentnie widać, że Belmonde jest pod wpływem środków. Poza tym policjantom powiedział, że jest pod wpływem alkoholu, mówiąc: Ja nie, nie mam nawet promila, więc coś tam miał, no tylko że nawet promila nie miał. Nie wiem, bo ostatecznie na filmie nie został przebadany, więc tak naprawdę nie wiem, jak to tam mogło wyglądać. Dalej, no taki nietypowy artykuł, ale wiem, że na przykład o PP lubisz z niego wypisywać kwity, czyli artykuł 65 ustawy o transporcie kolejowym, bo on tam biegał po torach. No to tutaj mu się mandat należy jak najbardziej nie pamiętam, jaki tam był mandat za to, ale chyba nie jakiś super duży. Kto wykracza przeciwko nakazom lub zakazom zawartym w przepisach porządkowych obowiązu obowiązujących na obszarze kolejowym, no między innymi to przebieganie po tory, czy chodzenie wzdłuż po torowisku jak najbardziej. To teraz co z tym jego byciem pod wpływem na... Czy on za to odpowiada? No właśnie nie, ponieważ artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu na... nie mówi o byciu pod wpływem na... tylko mówi o posiadaniu środków odurzających. To, że wy jesteście pod wpływem, znaczy samo jakby przyjmowanie tych środków nie jest karalne, nie jest przestępstwem, to, to można robić w Polsce. No tylko, że ciężko przyjąć środek nie posiadając go, nawet przez chwilę, tak? No jeżeli mam mówię o jakimś krążku, no to wtedy już go automatycznie trochę posiadam. No co innego jak ja na przykład ja bym otworzył buzię i kolega mi go tam włożył. Możemy się kłócić, ale wiecie o co mi chodzi. Więc za to Belmondo odpowiedzieć nie może. Na no co z tym odbieraniem sobie życia? To też nie jest nielegalne w Polsce, można sobie odebrać życie. Natomiast inaczej jest z tym, jeżeli ktoś by go do tego nakłaniał albo ktoś by mu w tym pomagał ponieważ artykuł 151 już kodeksu karnego czyli tego kodeksu który mówi o przestępstwach stwierdza kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 co mnie tak swędzi Ty nie potrafisz się myć Więc podsumowując Nobel Mondo nie został zatrzymany w sensie procesowym nie został sporządzony protokół zatrzymania osoby bo nie było za co Czy został doprowadzony do szpitala psychiatrycznego został na detencję Najprawdopodobniej tak ponieważ groził odebraniem sobie życia co zresztą sam dokument jest to niezaprzeczalne. Czy został doprowadzony w celu wytrzeźwienia? Wydaje mi się, że mogło być takie prawdopodobieństwo, choć nie wiem, co wyszło tam z jego badania, bo osoby, które są pod wpływem i dodatkowo wzięły jakieś stymulanty, im się może wydawać, że są w trzeźwe i widziałem takich sytuacji multum, a potem na przykład są w stanie wydmuchać prawie 2 promile, a zachowują się kompletnie jak osoby trzeźwe i nie są to osoby, które na przykład są w ciągu. Mają ten alkohol skumulowany w swoim organizmie i zachowują się normalnie, ale z innych powodów, tylko po prostu ten stymulant działa na nich w ten sposób, że nie widać tego stanu. Po nich mogło być tak. Z drugiej strony mogło być też tak, że on od czasu tej imprezy już przetrzeźwiał i w chwili, kiedy policjanci razem z karetką doprowadzali go do szpitala psychiatrycznego tam celem tej detencji, wytrzeźwiał po prostu i już tych promili nie miał, kiedy tam przyjechał, ponieważ lekarze nie przyjmą osoby pijanej. To też tak wygląda w szpitalu psychiatrycznym na pewno miał przeprowadzone badanie. Jeżeli był pijany, to musiał najpierw wytrzeźwiać, potem był przyjmowany. Przynajmniej u nas tak to w Katowicach wyglądało. Więc jeżeli chodzi o te konsekwencje prawne, no to Belmondo, chyba, że czegoś nie widzieliśmy na nagraniu, za bardzo nic nie grozi oprócz jakichś tam mandatów czy sprawy w sądzie o wykroczenie. Natomiast, no, przykro się na to patrzy, że taki młody człowiek tak się niszczy, bo Belmondo zawsze się wydawał takim spokojnym typem, który nie był jakimś gościem, który się krował na chuj wie jakiego gangstera i tak dalej, rapował sobie tam o swoim, powiedzmy, imprezowym życiu różnych śmiesznych rzeczach, jestem młody G z Gdyni i tak dalej, dalej. Zresztą mam prawie jego wałków w swoich ulubionych nas Spotify'u, szczególnie w playliście treningowej. Miał swoje odklejki, pamiętna sytuacja na przykład z Wolny Kurdystan, Wolna Cipa, nie wiem, czy znacie to. Generalnie jest to ikoniczna postać i strasznie przykro patrzeć się na to, jak się stacza i ciężko, szczerze mówiąc, nie zgodzić się tutaj z GSP, bo gość po prostu schodzi na bardzo złą drogę i za chwilę nie będzie albo z tego odwrotu, albo skończy po prostu w Oblong Bugs, jak śpiewało The Misfits jeżeli znacie taki zespół Demis Fits. Metallica robiła cover tej piosenki. Dajcie znać w komentarzach, czy wiecie, o którą mi chodzi. Jeżeli chcecie więcej takiego rozkminiania pod kątem służbowym i policyjnym, to zapraszam na mojego Twitcha, gdzie prowadzę w miarę regularne streamy, rozmawiamy tam o różnych rzeczach i przy okazji gramy sobie w jakieś gierki. To jest taka luźna rozmowa moja z Wami, więc jeżeli chcecie, to zapraszam na Twitcha, zapraszam do wsparcia mojego kanału kliknięciem wesprzy, jeżeli macie taką ochotę albo na Patronite. Trzymajcie się i hejo!